Czy graliście kiedyś w statki? Jest to bardzo prosta dwuosobowa gra, w której zawodnicy rozmieszczają na planszy 10 na 10 swoje statki, czyli małe prostokąty, a następnie próbują na przemian trafiać w statki przeciwnika. Jeżeli jej nie znacie, bez problemu wyszukacie dokładne zasady w internecie. Wyobraźmy sobie, że chcemy umieścić na naszej planszy pięciomasztowiec, czyli prostokąt rozmiarów 5x1. Zastanówmy się na ile sposobów możemy to uczynić. Oczywiście pięciomasztowiec może zostać ustawiony pionowo lub poziomo. Pomyślmy zatem, ile jest poziomych położeń tego statku. Na rysunku widać przedstawione skrajne położenia. Oznacza to, że lewy koniec naszego statku musi się znaleźć w jednym z podświetlonych kwadratów. Podświetlone pola tworzą prostokąt o wymiarach 6 na 10. Zatem jest ich 60. Jest to zatem liczba poziomych położeń naszego pięciomasztowca. Ponieważ plansza jest kwadratowa, pionowych położeń pięciomasztowca jest tyle samo co poziomych i w sumie daje to nam 120 możliwych położeń statku. Przedstawione rozważania dotyczące gry w statki były tylko rozgrzewką przed rozwiązaniem następującego zadania. Dany jest kwadrat 10 na 10 podzielony na 100 kwadratów jednostkowych. Oblicz ile w tym kwadracie można narysować prostokątów o obwodzie równym 12, których boki są zawarte w liniach dzielących dany kwadrat na kwadraty jednostkowe. Aby odpowiedzieć na to pytanie, spróbujmy najpierw podać przykłady prostokątów o obwodzie 12 złożonych z kwadratów jednostkowych. Nie trudno przekonać się, że możliwe są tylko następujące konfiguracje: prostokąt 5 na 1 ustawiony pionowo lub poziomo, prostokąt 4 na 2 ustawiony pionowo lub poziomo, prostokąt 3 na 3, czyli kwadrat. W tym przypadku nie ma różnicy między pionowym i poziomym ustawieniem. Pierwszy z tych przypadków to dokładnie rozważany przez nas wcześniej problem pięciomasztowca. Wiemy już, że prostokąt 5x1 możemy ułożyć w kwadracie 10x10 na, 10 na 120 sposobów. Rozumowanie, które doprowadziło nas do tego wniosku może zostać użyte, aby rozstrzygnąć pozostałe przypadki. Zacznijmy od prostokąta 4 na 2 ustawionego poziomo. Podobnie jak poprzednio, zaznaczmy jego skrajne położenia. Widzimy, że lewe dolne pole małego prostokąta musi znaleźć się na jednym z podświetlonych pól. W przeciwnym przypadku wystawałby on poza kwadratową planszę. Podświetlone pola tworzą prostokąt o wymiarach 7 na 9, czyli jest ich 63. Zatem tyle jest również poziomych położeń małego prostokąta. Skoro jednak cała plansza jest kwadratowa, to pionowych położeń jest tyle samo, więc liczba możliwych położeń małego prostokąta jest równa 2 razy 63, czyli 126. Pozostaje nam rozważyć kwadraty 3 na 3, co robimy w ten sam sposób. Tym razem skrajne położenia małego kwadratu są następujące: zatem jego lewy dolny róg musi się znaleźć w kwadracie 8 na 8. Co daje 64 możliwości. Korzystając z reguły dodawania, o której możecie posłuchać w naszym filmie Zadania na Zliczanie, dochodzimy do wniosku, że wszystkich możliwości ułożenia prostokąta o obwodzie 12 jest 120 dodać 126, dodać 64, czyli 310, co kończy rozwiązanie. Jak zmieniłoby się to rozumowanie, gdyby plansza nie była kwadratem? Lecz innym prostokątem. Niewiele. Rozważmy dla przykładu prostokąt 15 na 10 i ponownie zapytajmy o liczbę prostokątów o obwodzie 12, które możemy w nim umieścić. Przypomnijmy rodzaje tych prostokątów. 5 na 1 ustawiony poziomo lub pionowo, 4 na 2 ustawiony poziomo lub pionowo oraz kwadrat 3 na 3. Rozważmy prostokąt 5 na 1 położony poziomo. Jego skrajne położenia ponownie oznaczamy na rysunku. Widzimy, że skrajne lewe pole prostokąta 5x1 musi znaleźć się na wyróżnionym prostokącie o wymiarach 11 na 10 Daje to nam 110 pól. Zatem tyle jest możliwości umieszczenia małego prostokąta na naszej planszy. Tym razem jednak nie możemy stwierdzić, że jest tyle samo pionowych położeń małego prostokąta, gdyż nasza plansza nie jest kwadratowa. Możemy jednak zastosować tę samą metodę. Oznaczamy skrajne położenia prostokąta oraz wszystkie pola, na których może znaleźć się dolny kraniec małego prostokąta. Wobec tego prawidłową odpowiedzią jest 15 razy 6, czyli 90. W podobny sposób obliczymy, ile jest poziomych położeń prostokąta 4 na 2, po zaznaczeniu skrajnych położeń tego prostokąta. Widzimy, że lewe dolne pole musi się znaleźć w jednym z wyróżnionych miejsc, których liczba jest równa 12 razy 9, czyli 108. Proponuję zatrzymaj w tej chwili wideo i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, ile jest pionowych położeń prostokąta 4 na 2 oraz ile jest położeń kwadratu 3 na 3. Prawidłowa odpowiedź to jest 98 położeń prostokąta 4 na 2 oraz 104 położenia kwadratu 3 na 3. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie z zadania, sumujemy otrzymane liczby, to znaczy obliczamy 110 plus 90 plus 108 plus 98 plus 104, dostając 510. Podnieśmy teraz poziom abstrakcji i spróbujmy wyznaczyć ogólny wzór na liczbę rozmieszczeń prostokąta o obwodzie 12 w prostokącie o m wierszach i n kolumnach. Dla wygody dalszych rozważań załóżmy, że m i n są równe co najmniej 5. Z poprzednich rozważań wiemy, że dla m równe n równe 10 powinniśmy dostać 310, a dla m równe 15. N równe 10 otrzymujemy 510. Rozumowanie w sytuacji ogólnej przebiega dokładnie tak samo, jednak tym razem musimy posługiwać się symbolami oznaczającymi liczbę wierszy i kolumn. Nie zmieniło się to, że mamy 5 rodzajów prostokątów. Prostokąt 5 na 1 może zostać umieszczony poziomo w jednym z m razy n minus 4 miejsc, czyli możliwości też jest m razy n minus 4, czyli mn minus 4M, prostokąt 5 na 1 może zostać umieszczony pionowo w jednym z n razy m minus 4 miejsc, czyli możliwości też jest n razy m minus 4, czyli mn minus 4n, prostokąt 4 na 2 może zostać umieszczony poziomo w jednym z n minus 3 razy m minus 1 miejsc, czyli możliwości też jest n minus 3 razy m minus 1, co jest równe n minus 3 razy m minus n minus 3 razy 1, czyli nm minus 3m minus n plus 3. M -n -3 prostokąt 4 na 2 może zostać umieszczony pionowo w jednym z n minus 1 razy m minus 3 miejsc, czyli możliwości też jest n minus 1 razy m minus 3, czyli nm minus m minus 3n plus 3. Kwadrat 3 na 3 może zostać umieszczony w jednym z n minus 2 razy m minus 2 miejsc, Czyli możliwości jest n minus 2 razy m minus 2, czyli nm minus 2m minus 2n plus 4. Dodając te wszystkie wyrażenia, otrzymujemy 5mn minus 10m minus 10n plus 10, czyli 5 razy mn minus 2m minus 2n plus 2. Warto dokonać małego sprawdzenia, czy zgadza się to z naszymi wcześniejszymi wynikami. Dla m równego n równego 10 dostajemy 5 razy 10 razy 10 minus 2 razy 10 minus 2 razy 10 plus 2. To się równa 5 razy 62 równa się 310. A dla m równego 15 n równego 10 mamy 5 razy 15 razy 10 minus 2 razy 15 minus 2 razy 10 plus 2 równa się 510. Zauważmy, że oba te wyniki zgadzają się z naszymi wcześniejszymi rozważaniami. Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu zadaniu tego typu. Dany jest kwadrat 15 na 15 podzielony na 225 kwadratów jednostkowych. Oblicz, ile w tym kwadracie można narysować prostokątów o polu równym 16, których boki są zawarte w liniach dzielących dany kwadrat na kwadraty jednostkowe. Różnica w stosunku do poprzednich zadań polega nie tylko na rozmiarach planszy, ale również na warunku opisującym stawiany na niej prostokąt. Zastanówmy się nad przykładami prostokątów o polu 16 złożonych z kwadratów jednostkowych. Są to: prostokąt 16 na 1 położony pionowo lub poziomo, prostokąt 8 na 2, Położony pionowo lub poziomo, kwadrat 4x4. Innych możliwości nie ma, gdyż 1, 2, 4, 8 i 16 to jedyne dodatnie dzielniki liczby 16. Zauważmy teraz, że pierwsza z tych możliwości nie może zostać zrealizowana. W kwadracie 15x15 nie zmieścimy prostokąta 16x1 ani w położeniu poziomym, ani pionowym. Pozostałe opcje analizujemy w ten sam sposób, co w poprzednich zadaniach. W poziomym prostokącie 8x2 lewy dolny róg może pojawić się tylko na prostokącie o wymiarach 8x14, co daje 112 poziomych położeń małego prostokąta. Ponieważ plansza jest kwadratowa, pionowych położeń prostokąta 8x2 również jest 112. Z kolei kwadrat 4 na 4 może się pojawić na jednym ze 144 miejsc. Gdyż jego lewe dolne pole znajduje się w kwadracie o wymiarach 12 na 12. Co ostatecznie daje nam liczbę możliwości równą 2 razy 112 plus 144, czyli 368. Na koniec pozostawiamy dwa zadania, dzięki którym można przekonać się, czy dokładnie zrozumiało się prezentowane wcześniej rozważania. Aby można było samemu sprawdzić poprawność własnych rozwiązań, dołączamy również odpowiedzi. Choć przypominamy, liczy się przede wszystkim słuszność rozumowania. Dany jest prostokąt o wymiarach 25 na 10 podzielony na 250 kwadratów jednostkowych. Oblicz, ile w tym prostokącie można narysować prostokątów o polu równym 16, których boki są zawarte w liniach dzielących dany prostokąt na kwadraty jednostkowe. Odpowiedź: 488. Dany jest prostokąt o wymiarach m na n podzielony na mn kwadratów jednostkowych, gdzie m większe lub równe od n większe lub równe od 16. Oblicz, ile w tym prostokącie można narysować prostokątów o polu równym 16, których boki są zawarte w liniach dzielących dany prostokąt na kwadraty jednostkowe. Odpowiedź: 5MN minus 26M minus 26N plus 23. Życzymy owocnej pracy.